Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam mega serdecznie wszystkich moich gości, nazywam się Michał Waleszczyński-Lis, a to są konsole wiadomości, czyli co poniedziałkowy przegląd newsów ze świata gier wideo. Moi drodzy, zależy mi na tym, żeby ten format był dość krótki, tak więc będziemy się streszczać, aczkolwiek ilość newsów jest w tym odcinku chyba tak naprawdę rekordowa, dlatego moi drodzy, lećmy. Game Awards 2023 są już za nami, no i powiem wam tak szczerze, mnie osobiście, poza tymi nagrodami, bo one interesują mnie średnio, bo ja mam swoje własne Game Awards co roku w mojej głowie. Moi drodzy, ale generalnie rzecz biorąc, całe wydarzenie pozamiatał absolutnie Baldur's Gate, zyskując kategorię gry roku oraz wygrywając jeszcze w trzech innych kategoriach. Dodatkowo za najlepszą reżyserię nagrodę otrzymał Alan Wake 2, za najlepszą narrację również Alan Wake 2, za najlepszą muzykę Final Fantasy XVI, najlepszą grą akcji stała The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ale teraz, moi drodzy, przejdźmy do mięsa, czyli do zapowiedzi gier, czyli tego tak naprawdę, co moim zdaniem było w Game Awardsach najważniejsze. Monster Hunter Wilds ukaże się w roku 2025 na Xbox Series X i X oraz PlayStation 5. No i na zwiastunie tak naprawdę zbyt wiele nam nie pokazano, poza tym, że są stworki, jest jakaś dzicz, jakieś pustkowia, no i możemy się spodziewać chyba teraz bardziej takiego, wiecie, pustynnego klimatu, tak? Monster Hunter to bardzo interesująca, koopowa, w sumie tak naprawdę głównie gra, w której polujemy na potwory, przygotowujemy się do owych polowań i bawimy się świetnie, ja tam bardzo lubię i na pewno tego Wildsa sprawdzę. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że dużo bardziej niż Monster Hunter, że tak powiem, wrażenie na mnie zrobił trailer od Hideo Kojimy na Xbox Series X i X, czyli ekskluzyw na X-a, od właśnie Kojimy, tytuł gry to od, gdybyście nie wiedzieli. No i generalnie tak naprawdę zobaczyliśmy tam Udokiera z jakimiś dziwnymi strzepkami w oczach, jeszcze jakąś nieznaną mi dziewczynę, którzy gadają do nas zdania, które tak naprawdę pewnie będą teraz interpretowane przez internetowych interpretatorów na 100 różnych sposobów. No ja generalnie rzecz biorąc liczę na dość mocny horror, bo takie też są zapowiedzi, tak? No ale wiecie, no z trailerami Hideo Kojimy to jest tak, że po zwiastunie tak naprawdę mamy więcej pytań niż odpowiedzi, dlatego poczekamy, co przyniesie nam przyszłość, jeżeli chodzi o ten tytuł. God of War Ragnarok Valhalla już jutro za darmo, słuchajcie, jest to taki roguelike'owy dodatek, który ma być epilogiem do głównej historii. Nie wiem, chce wam się grać jeszcze w God of War Ragnarok? Mi szczerze mówiąc troszeczkę już się nie chce, ale bardzo miło, że Santa Monica postanowiła dać nam takie DLC za darmo. Trzecioosobowy Blade od Arkane również ma być podobno ekskluzywny na Xboxy. Moi drodzy, powiem wam w ten sposób, no ja bardzo lubiłem jedynkę i dwójkę Blade'a, jeżeli chodzi o film. Pamiętam też, że grałem w grę na PSX, no i była dość dużym szrotem, ale mi się podobała, dlatego dam tutaj na pewno temu Blade'owi jakąś taryfę ulgową. Jestem ciekawy, co też ciekawego tam pokażą. Liczę na mroczny slasher. Zobaczymy, co dostanę. Moi kochani, Sega powraca. Sega dała nam taki bardzo krótki trailer, w trakcie których zobaczyliśmy rozgrywkę z nowych gier z serii Streets of Rage. Tego się bardzo martwię. Golden Axe dla mnie wyglądał słabo. Crazy Taxi wyglądało fantastycznie. Shinobi również wyglądało świetnie. Ale najlepiej wyglądało legendarne Jet Set Radio, czyli gra o jeżdżeniu na rolkach oraz mazianiu miasta za pomocą graffiti. No, przyznam szczerze, że ja się jaram, tylko bardzo się martwię o moje ukochane beat'em up'y, czyli Golden Axe i Streets of Rage, bo tam bym liczył raczej na podejście pixelartowe, a nie 3D, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, moi drodzy. Light No Fire to gra, która ma mieć jedną proceduralnie generowaną planetę. Jest to tytuł od twórców No Man's Sky. Będziemy mogli sobie grać w koopie, jeździć na jakichś dziwnych konikach, no i ową planetę właśnie odkrywać. Nie dla mnie, ale generalnie rzecz biorąc rozumiem, że ludzie mogą się tym na maksa jarać. Final Fantasy XVI otrzymało dwa DLC, w sensie jeden już otrzymało, jest to Echoes of the Fallen, które możecie już teraz ściągnąć, cena jego to około 45 zł, jeżeli dobrze pamiętam. A drugie Rising Tide to wychodzi wiosną 2024. Mają być to mroczne, fabularne dodatki. Ja chyba do finala wrócę dopiero, kiedy oba będą już tak naprawdę na rynku, no i wtedy sobie je kupię i jeszcze raz powrócę do przygody Clive'a. Rise of Ronin, który wychodzi 22 marca na PlayStation 5, moi drodzy, to gra, która mi się mega mocno kojarzy z takim, w cudzysłowie, brudniejszym Ghost of Tsushima z pistoletami, samurajami, no może być generalnie spoko, nie?
pewnie sprawdzę. Dragon Ball Sparkling Zero. Słuchajcie, to kolejna zapowiedź. No powiem wam tak, wygląda to jeszcze lepiej niż FighterZ oraz niż Kakarot, ale mi osobiście, chociaż jestem fanem Dragon Balla, no ten Kakarot już chyba w zupełności wystarczy. Ja osobiście więcej gier nie potrzebuję, ale rozumiem, że fanbaza Dragon Balla jest tak ogromna, że z pewnością tytuł sprzeda się świetnie i znajdzie całą masę odbiorców. Outlast Trials, moi drodzy, wychodzi na konsolę 5 marca 2024 i jest to nowe, takie bardziej koopowe spojrzenie na tematykę Outlasta. Jeżeli mam być z wami szczery, no to mam bardzo wiele obaw a propos tego tytułu, no bo ja sobie bardzo Outlast jako horror cenię i nie wiem, czy taka właśnie jego koopowość nie zepsuje tutaj nieco immersji. No, ale sprawdzimy. No Rest for the Wicked to gra, która wygląda jak taki klon Diablo, ale klon Diablo absolutnie fantastycznie zrobiony. Powiem wam w ten sposób, no kurczę, nic na ten temat, na temat tego tytułu nie wiedziałem, a jest na ten moment jeden z moich bardziej oczekiwanych tytułów, które ukażą się w przyszłym roku. Moi drodzy, absolutnie fantastyczny zwiastun z bardzo fajnym klimatem, a ja lubię slashery. Diablo, no, dowiozło, ale kurczę, myślałem jednak, że da z siebie trochę więcej, więc zobaczymy. Ja myślę, że zaopatrzę się w ten No Rest for the Wicked. Casting of Frank Stone to kolejna gra od Supermassive Games, tak, czyli od twórców Until Dawn i tym razem, słuchajcie, będzie ona osadzona w uniwersum Dead by Daylight. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ja tam za Dead by Daylight jakoś specjalnie nie przepadam, ale bardzo lubię Until Dawny, Quarry i te wszystkie wspaniałe gry, dlatego z pewnością sprawdzę. Bardzo mało nam pokazano, jeżeli chodzi o jakieś tam, wiecie, rozgrywkę, więc tutaj też się nie mogę za bardzo rozwinąć. Jurassic Park Survival to mroczne podejście do Jurassic Park. Powiem szczerze, że mi się podoba. Jeżeli by zrobili, wiecie, coś takiego a la Dino Crisis, powiedzmy, no to bym się jarał na maksa, a tak to na razie będę po prostu spokojnie sobie to z boczku obserwował i bardzo możliwe, że zaopatrzę się w momencie, w którym już wyjdzie. Visions of Mana to powrót serii The Legend of Mana, moi drodzy. No cóż mogę wam powiedzieć, wygląda zupełnie tak jak poprzednia, jak ten Trials of Mana zremasterowany, tylko że z dużo ładniejszą grafiką, czyli będziemy chodzić, tłuc przeciwników, moi drodzy, no i bawić się absolutnie fantastycznie. Japoński RPG akcji ukaże się w przyszłym roku na Nintendo Switch, tylko na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Pokazano kolejny gameplay z Hellblade, czyli w sensie z Senua 2, tak? Powiem wam w ten sposób. No ja się troszeczkę martwię tym, że gra będzie bardzo mocno przehypowana i że ludzie potem będą po niej jechać, bo ja wam przypominam, że jedynka tak naprawdę była grą Double A, która miała mega takie bardzo mocno ustalone ścieżki, po których mogliśmy chodzić. Była bardzo liniowa i dość mocno artystyczna i mam nadzieję, że nie zrobią z tego jakiejś takiej, wiecie, bardziej bezpłciowej siekanki, tak? No, ze zwiastuna i tak mało można wyczytać, słuchajcie. Mamy trochę walki, trochę jakiegoś tam chodzenia, no ale żadnych tak naprawdę konkretów. Pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać na to, aż gra się ukaże. Ja się oczywiście niezmiennie jaram, chociaż przyznam, że no martwię się o tego Hellblade'a. Ale pewnie martwię się niesłusznie. Zapowiedziano remake Brothers A Tale of Two Sons, czyli koopowej gry, w której poruszamy się dwoma braćmi i musimy unikać przeróżnych, że tak powiem, straszności na naszej drodze. Ja w Brothersa nigdy nie grałem, nie wiem, czy ten remake jest potrzebny. Dajcie mi znać, co wy na ten temat sądzicie. Black Myth Wukong ma, moi drodzy, datę premiery, będzie to 20 sierpień 2024 i jest to absolutnie fantastycznie wyglądający Souls-like z postacią, która jest, no, małpą, więc mogę się z nią wspaniale identyfikować. Generalnie rzecz biorąc, gra wygląda absolutnie, tak wiecie, nowocześnie, jeżeli chodzi o grafikę, no i mega się jaram, mam nadzieję, że będzie to doskonały tytuł i wszystko na to wygląda. Pokazano nam bardzo krótki zwiastun gry Last Sentinel, który ma być takim, powiedzmy, grą akcji w futurystycznej Japonii. No i powiem wam szczerze, że ja tak generalnie rzecz biorąc od tytułów jakoś mało, rzadko kiedy czuję taki bardzo mocny wipe Akiry, a od tego jak najbardziej, no zobaczymy. Tutaj na ten tytuł na pewno będę miał baczenie i jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Moi drodzy, nareszcie mamy datę premiery Warhammer Space Marine 2, 40 tysięcy, jest to 20 wrzesień. Ten koopowy, trzecioosobowy shooter z dosłownie oceanami przeciwników z pewnością dostarczy nam wybuchowej, że tak powiem, rozgrywki. Wygląda to pięknie, ja czekam. Cieszy mnie tak odległa data premiery, ponieważ chciałbym, żeby ten tytuł został jak najbardziej dopracowany. Feast of the First Berserker. Kto? First Berserker, moi drodzy, kurczę, zapisałem jakoś to brzydko. Tak czy inaczej, dostajemy tutaj grę, która mi się kojarzy troszeczkę z Soulsami, tylko takimi szybszymi, z siwowłosym bohaterem, który chodzi i chlasta absolutnie wszystko.
zapowiada się interesująco. No, zobaczymy, co z tego będzie. Dobrze, moi drodzy, to tyle w temacie Game Awards. Kolejny news to fakt, że już dziś ukazuje się New Game Plus do Alan Wake 2. Ma być, słuchajcie, mają być nowe bronie, nowe kasety wideo, nowe zakończenie i ma być fajnie. Na pewno coś nagra na temat tego tytułu, ponieważ no ja tam Alana Wake'a 2 bardzo mocno lubię i chętnie ten New Game Plus przejdę. Pokazano także nowy zwiastun Persony 3. I to w sumie tyle. Ja mam czkawkę po Personie 5, ale pewnie tą trójkę będę chciał sprawdzić. Moi drodzy, kolejny news to fakt, że Kingdom Come Deliverance na Nintendo Switch. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Sama gra jest niesamowicie ciekawa. Jest taki totalnie, że tak powiem, imersyjny i realistyczny symulator średniowiecza, w którym, żeby się nauczyć czytać, trzeba siedzieć i czytać, bo na początku nie umiemy. Fajne, ale boję się, jak to będzie wyglądało na Nintendo Switch, czy w ogóle jakoś będzie chodziło normalnie. Alone in the Dark, moi drodzy, został ponownie przełożony. Tym razem termin, że tak powiem, premiery to 20 marca. Twórcy nie chcieli sobie psuć świąt, ponieważ gdyby ją teraz wypuścili, on tak powiedzieli, żeby sobie te święta zepsuli. No cóż, no jest okej, okay, nie? Generalnie rzecz biorąc, ja mogę czekać, ważne tylko, żeby gra była dobra. Dobrze, moi drodzy, kolejny news to Night at the Gates of Hell i Christmas Massacre wychodzi na Xboxy, tak, Xbox się w końcu dogadał z Puppet Combo Video, uznał, że te gry nie są aż tak kontrowersyjne, chociaż są, żeby mogły wyjść na Xboxa, więc cieszmy się. I absolutnie ostatni news, czyli Dragunov został zaprezentowany w Tekken 8. Nigdy nie lubiłem tej postaci, ani nie lubiłem w nią grać, więc mi to troszeczkę powiewa, ale... Ale może wam nie. Słuchajcie, miejcie miły tydzień, smacznej kawki, dobrego śniadanka, spokojnej pracy, a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami. Na razie, cześć! A, zapomniałem, wybaczcie mi, słuchajcie, pokazano jeszcze zwiastun GTA 6, pełen lasek, które twerkują na samochodach, pełen, słuchajcie, plaży, morza i radosnego klimatu. No, powiem wam tak, zwiastun dostaliśmy... Tysiące spekulacji, tysiące jakichś teorii, ale sama gra wychodzi dopiero w 2025 roku, tak więc ja bym tutaj nasze wszystkie, wiecie, oczekiwania oraz jaranie się trzymał bardzo mocno na wodzy, no bo wiecie, jak to jest z tymi przehypowanymi grami, nie? Aczkolwiek Rockstar zawsze dowoził i to na maksa. No i teraz to już jest na pewno koniec, moi drodzy, widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami. Na razie, cześć!